Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Kokula przed chwilą miała taką czkawkę. O, widzę, że jeszcze inny przeszło. No, o Jezu, jak rzuca. Widzicie, tutaj gnatek, jej taki ulubiony, ona go wszędzie nosi, a tam ręcznik, to był kiedyś mój do głowy, ten taki turban specjalny, ale też już sobie adoptowała, a za nią jeszcze jedna kość. Dziewczyna się potrafi w życiu ustawić. A tu księżniczka, jak zwykle, skromniutko, bez niczego, bez żadnych udziwnień. Mati to jest Mati, a Koko to jest, wiecie, Koko to jest w ogóle inna kultura życia. Ale cię męczy ta czkawica, ale cię ta ckawa męczy. Chyba cię muszę wystraszyć, wiesz? Zrobię ci abu. Abu. Boi się? Z matko, weź mnie nie rozśmieszaj. Koko. Bu. Dobra, matko, piję kawę. Słuchajcie, pogoda się skopała. Miałam iść na rower, ale nie idę na rower, bo mi się przypomniało, że muszę zawieźć chłopaków na pociąg, bo dzisiaj mój najstarszy syn ma kawalerskie. I młodsze synoldy na te kawalerskie jadą, także nie zdążę. Potem muszę jechać jeszcze z autem do mechanika. I tak, słuchajcie, spirala się nakręca. Także bardzo serdecznie zapraszam Was na nowego vloga. Co w nim będzie? Usiądźcie, zobaczycie. Hej, hej, hello. Wygoniłam małżeństwo do apteki, bo słuchajcie, mamy jelitówkę w domu. No, spokojnie. Także jedno dziecko zawiozłam na pociąg na wieczór kawalerski, chciałam być panieński. A drugi został w domu z objawami jelitówki i powiem Wam szczerze, że aż się boję pomyśleć, co to będzie dalej. Wszystkie jakieś te plagi egipskie tutaj ruszają, ale to nic. To nic, bo małżeństwo poleciało już po wszystkie preparaty, a przy okazji tam swoje lekarstwa musi odebrać. Musimy jeszcze zaliczyć fryzjera, oblecić kilka, chyba jeszcze muszę córce farby do włosów dokupić, bo kupiłyśmy jedną i tak cały czas jadę i myślę sobie, że ta jedna może być mało. Ja dzisiaj w ogóle nie mogę się dogadać ani z tą czapką, ani z tymi moimi włosami, ani z niczym tak szczególnie. I powiem Wam, że zaczyna się robić ciepło, a ja jestem tak naubierana, jakbym po prostu, nie wiem, no ale rano, jak wychodziłam z domu, powiem Wam szczerze, że było tak zimno i tak pochmurno, jakby za chwilę miał naprawdę spaść deszcz. Jeszcze mi się szczotka dzisiaj złamała. Czeszę się i nagle mi się tak coś lekko zrobiło w ręce, a ciężko na głowie. Ona mi się jak wbiła tu, a zostało mi taki kawałek w ręku. Także muszę sobie jakąś szczoteczkę do włosów kupić. Próbowałam dzisiaj, jeżeli chodzi o makijaż, tą szczoteczkę, co Wam pokazywałam wczoraj. I powiem Wam, nie mam jeszcze opinii na jej temat, bo ona jest nowa, taka sztywna, niewyrobiona i jakoś dzisiaj mi się tak dziwnie tą tapetę nakładało, ale trzyma się ją dobrze, bo bałam się tego właśnie, jak to się będzie trzymało w ręku, czy nie będzie wypadało. No na razie nie wypada. Także tak, Boże, ile jest wszędzie ludzi, ja tak siedzę, patrzę, tyle jest samochodów, a ludzie są tak różnie ubrani, od kurtek po krótkie spodenki i krótkie koszulki. Naprawdę. Jak się tak popatrzy, to każdy jest ubrany inaczej. No ja to się chyba zaraz też będę musiała rozebrać, bo się coś wygłupiłam z tą kamizelką. I tyle już kamperów jeździ, tyle przyczep, tyle tego wszystkiego, już ciepło się zaczyna robić, to ludzie czują pozew, czują zew, ale ja na razie bardzo bacznie obserwuję tą pogodę i powiem Wam, nie wróży mi nic dobrego. Chociaż mam nadzieję, że się pomylili, wiecie? A wczoraj w ogóle wieczorem, słuchajcie, nie wiem jakim cudem, ale YouTube zaproponował mi mój film z Grecji, z wakacji. I tak obejrzałam jeden, drugi, obejrzałam całą tą Grecję i mówię, Boże, jakie te vlogi, to jest cudowna pamiątka. Wiadomo, człowiek ma tam swoje jakieś zdjęcia i tak dalej, ale jak tak obejrzysz tego vloga z tych wakacji, to tak, no fajnie. Naprawdę cieszę się, że nagrywałam
że nie zrobiłam takiej przerwy, że wiecie, a wakacje to nie nagrywam, nic tam nie ten. I na każdych kolejnych wakacjach na pewno będę nagrywała, chociażby z tego względu, że to jest później przepiękna pamiątka. Tak sobie po roku człowiek do tego wróci, czy tam po dłuższym czasie. Super. I wielu rzeczy się już nie pamięta, bo to wiecie, to wszystko wspomnienia są ulotne, więc warto je dokumentować. A jak mi się wakacji zachciało po tej Krecie, chłopanie, to wy nie macie pojęcia. To wy nie macie pojęcia. Dobrze, że ja mam jeszcze jakieś, wiecie, takie ograniczenia, że wiem, że nie mogę, bo ja już bym dawno, dawno gdzieś była. Naprawdę. No ale pomarzyć sobie można, marzeniami trzeba żyć i dla marzeń warto żyć. Także nie mogę się dzisiaj z tą czapką coś tu dogadać. No ale trudno. Dobra. Ja kończę i poobserwuję sobie ludzi. Zobaczę, co się nosi w tym sezonie, bo ja wiecie, praca, dom, praca, dom, praca, moja wiocha, mój busz i ja tak naprawdę to w ogóle jestem w czarnej. No. Także trochę poobserwuję ludzi, popatrzę, zobaczymy, co w tym sezonie jest modne. A co? Będziemy się uczyć przez obserwację. Kokolinko, dziewczynko, kokolinko, dziewczynko, tutaj przyszło do mnie i mnie cały czas, słuchajcie, maltretuje o marchewę, a ja tu piszę ze znajomą, bo jutro pierwszy raz wystawia psa, takiego w sumie w wieku Matyldy. Boże, gdzie Matyldy? W wieku Koko. No i tak się denerwuje. Dzisiaj był u fryzjera, tam się, wiecie, wypicowały. Bo zjadłam marchewkę, teraz jem matkę. No. Ty jesteś po prostu mały gryzli. Dobra, kokula, dajżesz już spokój. Ale wiecie co, dzisiaj jedna z Was mi podpowiedziała, żeby sobie zobaczyć za sukienkami, tak awaryjnie, bo już dzisiaj to zwątpiłam, chociaż wiem, że sobota, niedziela, to nic nie przyjdzie. Jeżeli coś ma przyjść, to przyjdzie w... No i co, chcesz mnie zjeść? Chcesz mi... Mamitkę chciałaś zjeść. To przyjdzie w... Jezu, jak Cię roznosi, pada na dworze, piesku, no nie pójdziemy nigdzie, roznosi energia. Czekajcie, bo się pogubiłam. Wiem, że nic teraz nie przyjdzie, więc jedna z Was tutaj, Gosia, mi poleciła, żeby zobaczyć Half Price. No i byłam dziś w tym Half Price, bo akurat byłam w galerii, w której on jest. No i była jedna, jedyna sukienka, która, no tak, nawet mi wpadła w oko. I mówię, w razie czego, to byłabym w stanie ją, wiecie, nawet dzisiaj kupić, a ewentualnie, jeżeli by tamte doszły, to albo oddać tą, albo tamte, no tak jakoś, wiecie, tam. No bo ja w takich kieckach na co dzień nie chodzę, więc nie są mi potrzebne. No ale przymierzyłam ją za mała. I tak, chodząc po tej galerii, jednym okiem, no wścieknięte psisko, no wścieknięte psisko. Tak jednym okiem próbowałam, wiecie co, zobaczyć coś, tak nawet, wiecie, awaryjnie. Kurde, no nie ma nic, naprawdę nie ma nic. Są już w większości, wiszą wszędzie letnie, wakacyjne sukienki, no i mnie to wcale nie dziwi, no bo wiecie, już ludzie pierwsi polecieli na wakacje. I tak powiem Wam, że mam jeszcze takie swoje jedno miejsce sprawdzone właśnie z takimi no, rzeczami okolicznościowymi i tam raczej się ubieram, więc jeżeli nie zdąży mi nic przyjść, Boże, ile Ty masz śmieci w tym futrze, jeżeli nie zdąży mi nic przyjść, no to będę musiała tam pojechać. No i tak szczerze powiedziawszy, to mam nadzieję, że nie będę musiała, że wszystko przyjdzie. No i tak nam się pogoda skiełbasiła. Tak jak Wam mówiłam, rano było zimno, potem było gorąco, a teraz już leje. Leje ze 2 godziny i to tak dość mocno, ale no trochę niech popada, bo jest strasznie sucho. I to tak... Boże, Boże, jak mnie roznosi. Jak mnie roznosi, a jakie ja mam już spodnie brudne od Ciebie. Wszystko takie już ubrudzone. Dzieciaku, tak to mi nudzi się. No ja widzę, że tobie tak nudzi się, wiesz. Nudzi się, zaraz coś pobawimy się, tak. Matka wymyśli jakiegoś berka czy chowanego. Mati już od Ciebie spierdzieliła, już Cię ma dość. Ty mnie tak nie wąchaj, bo Ty mnie już tutaj tak uświniłaś. Ja dzisiaj rano założyłam bluzę.
i poszłam, znaczy bluzę i na to kamizelkę, no bo tak jak mówię, było zimno, ja się patrzę, tu plama na rękawie, plama i to wszystko od tego kokolina. Kokolino, turban ci założymy, bo to jest mamitkowy, czekaj, mu bluzę moją złapałaś, mamitkowy turban na głowę to jest. To miało być na głowę. Pokaż się, szejku arabski. Źle to pani założyła, ja to pani poprawię. Proszę pani, tylko trzeba to puścić na chwilę. Ja to pani poprawię. Jezu, jaką ty masz siłę, gdzie? Ja nawet nie mam szans z tobą. Nie mam szans z takim psem. No i zaraz się tak naprawdę muszę wziąć za sprzątanie, bo nic dzisiaj w domu nie zrobiłam, bo tak niedawno przyjechaliśmy, a jeszcze do mechanika po samochód, a jeszcze to, a jeszcze tamto. Podłogi wyglądają jak święta ziemia, wszędzie są ubrudzone, czarne, brudne i w ogóle. Więc zaraz coś tu poodkurzam, przelecę, polecę. I tak za mną dzisiaj lody chodzą. Jezu, byłam koło Sowy. No i tam zawsze siedzi pełno ludzi, wiecie, zawsze te lody to są takie spoko. Później przechodziłam koło następnej lodziarni i tak mi, tak mówię, nie, dobra, i będę twarda. Nie kupuję nic, nie ten, ale normalnie dzisiaj to tak. I później byłam jeszcze w sklepie po chleb i też tak siłą rzeczy przeszłam koło tych lodówek. A tam, jak w tym sklepie nigdy nie ma wyboru w lodach, tak dzisiaj po prostu były wszystkie. Wszystkie najlepsze smaki, także to jest taka, wiecie, wredność losu, bo jak tak, to nie ma. Chodź, kokolino, przymierzymy. Poczekaj, nie tak. Nie tak. Ładnie tu usiądź. Założymy turbanik na głowę. Siadaj ładnie. No tak to ci nie założę, chyba że tak, o. O. A, na dziabonga, teraz nie ugryziesz nikogo. Na dziabonga, jest oko? Nie ma oka. Kokoś zdziwiona, bo jej tak założyłam i nie wie, o co chodzi. Tu jest oko. Nie ma ty? Co to za pies jest tutaj? Ty też nie wiesz, o co tu chodzi. No nie gadaj, Matunia, że jeszcze ty będziesz z ręcznikiem świrować, bo zwariuję dzisiaj z wami. Przysięgam, nie wyszczymam. Uważaj, bo tu kamera stoi, żebyś nie zwaliła, wiesz? Uważaj, bo kamera jakiegoś paprocha miałaś na sobie. Wy obydwie jesteście dzisiaj takie czyściutkie. Nie, Grysiej, kurde. Hefa, lumpie mały. No i pani Ania oczywiście dzisiaj mi przysłała zdjęcie jeszcze tych 11 szkrabów. Ja to się śmieję, mówię, ona to specjalnie robi, wiecie? Specjalnie mnie tak szpile mi tam wwala. A jeden jest taki czadowy, normalnie wszystkie są całe czarne. A jeden to jest pies i jest największy, ma taką białą tutaj plamkę na nosie, taką krechę. I białą normalnie obruszkę, taką wkoło szyi. Tak to fajnie wygląda, tak charakterystycznie ubarwiony. Że mówię wam, ja tak od razu mi wpadł w oko, bo ja kiedyś właśnie ta moja pierwsza nowofunlandka Lenka miała tutaj biały krawat pod spodem, a te dwie czarne za łzy nie mają nic. O, zaraz drzwiami wyjdą, pójdą, posz. Katastrofa. Katastrofa. I tak mówię, nie wiem co tu. Czekajcie, pada to czy nie pada, bo może bym ich trochę na dwór wypuściła. Alpaki też musiałam zamknąć wcześniej, bo się tak rozlało. No. I takie mówię wam buty dzisiaj. A ty tak za mną chodzisz cały dzień i szczekasz. No i nos tak w górze. Ja nic nie mam. Muszę wam jeszcze pokazać taki sprzęt. Pewnie większość z was już go zna. A ja już wam to pokazuję. Jezu, już ze 2 tygodnie temu miałam. To jest takie małe na paluszek i jak myjecie głowę, to skórę głowy tym, wiecie, tak przeszorujecie i powiem wam, że to lepiej działa jak peeling do skóry głowy. Naprawdę, jak normalnie się myje
Zwyczajnie głowę dwa razy, żeby te włosy były takie świeże. Tak z tym, naprawdę jak się spieszycie czy coś, wystarczy raz i te włosy zupełnie inaczej, one są takie odbite od nasady, dłużej są. Bo wiadomo, że po myciu one są zawsze odbite od nasady, ale po tym dłużej. I to kupiłam w Rossmanie. To już jest drugie, bo jedno, nie wiem, chyba mi gdzieś koko wyniosło, bo mi to zginęło. Odkupiłam sobie i to gdzieś 8, chyba 8,50 albo 8 zł w Rossmanie. Ale z tego, co widziałam na internetach, to słuchajcie, dziewczyny też mówią, że wekszyn, nie wiem, 3-5 zł kosztuje. Nawet fajnie można sobie podrapać głowę tym, jak pachnie, jak spędzi. Coś Wam jeszcze miałam powiedzieć na koniec i zapomniałam. Aha, słuchajcie, kto nie doczytał w komentarzach, kto nie był w komentarzach, słuchajcie, jedna z Was tutaj, Ela, poleca nam stronę Lokalny Rolnik. Ja byłam sobie zobaczyć, jak to wygląda. To jest odnośnie tej paczki, bo pytacie, skąd ja to wzięłam, jak ja to znalazłam. Wiecie co, nawet Wam tego na razie nie polecam. Jestem z nimi w kontakcie mailowym. Jeżeli coś się zmieni, to ja na pewno Wam dam znać. Natomiast tutaj właśnie Ela poleca Lokalny Rolnik. Zamówienia są dobrze zapakowane i mają wszystko. Od warzyw, nabiału, ryb, mięs. Tylko, słuchajcie, to jest odpowiednio... O Jezu, kuchenko. Odpowiednio droższe. No bo wiadomo, przy takim czymś nie ma co się spodziewać, że ceny będą jak w Biedronce czy w Lidlu, bo wiadomo, że to nie o to chodzi. Ale na pewno te produkty są, wiecie, no takie lepsiejsze, jak to się mówi. Także warto sobie zobaczyć. Ja sama oczywiście też to przetestuję. Ale już jak Ela napisała, że przychodzi to normalnie zapakowane i w ogóle, no to już jest dla mnie na plus. Bo ja już sobie, jak tam wiecie, wszystko to ochłonie po tym weselu, na spokojnie i tak dalej, to to ja sobie to obczaję i na pewno coś od nich zamówię. A teraz uciekam, idę złożyć dla Was film i jeszcze tu postaram się trochę coś ogarnąć, może mi się uda łazienkę posprzątać czy coś, bo nie mam już za wiele tego czasu, a też mam cały dom ludzi, także wiecie, ja te weekendy to mam bardzo ciężkie do nagrywania, bo muszę tak celować między przerwami, jak ktoś sobie gdzieś pójdzie, jak jestem sama i tak dalej, także już dzisiaj nie wykrzesam z siebie nic. Boże, jak ja już wyglądam, właśnie muszę dzisiaj umyć te włosy, bo myślałam, żeby jeszcze przytrzymać chwilę, ale już powiem Wam, nie da rady. Nie da rady. Także ja idę się zaraz też wydrapać, ogarnąć, posprzątać i odpoczywamy, bo wieczór. No wiesz, szkoda, że ta pogoda się tak skiełbasiła, bo normalnie się rozpadało. A jak się rozpadało, to zaraz się ochłodzi i wiecie, jak to będzie. Ale widziałam dzisiaj, właśnie ci, co polecili do Turcji. W Turcji jak leje, ja pierdzielę, po prostu szok w trampkach. Także to nie tylko u nas, ale mi się wkurzyłem, tak poleciała teraz na przykład z taką myślą, że się wygrzeje i w ogóle, a tam deszcz. Chociaż ja Wam powiem, że my kiedyś byliśmy we wrześniu, jakoś na początku września na Majorce i Jezu, jaki padał grad. Ja w Polsce w życiu nie widziałam takiego gradu. To była ulewa ze 20 minut wtedy, ale płynęły rzeki, a grad był takiej wielkości, że to był szok. Normalnie do hotelu, przez hol wlewała się woda. Tak waliło, 20 minut deszczu. A z kolei, co byłam na Majorce, zawsze miałam taką burzę, chociaż jedna musiała być. To nieważne, czy to był sierpień, czy to był wrzesień, ale kilka lat temu byłam na swoich urodzinach na Majorce. To słuchajcie, była w tą noc właśnie urodzinową taka burza, jakiej w życiu nie widziałam. Nie spadła ani kropla deszczu, ale takie pioruny waliła, to wiecie, wyspa na środku morza. Więc po prostu wszystko, co tylko mogło, to tak trzaskało, że ja po prostu byłam bladozielona ze strachu. No, dobra, nie rozgaduję się, bo nie mam czasu. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Zapraszam Was na jutro. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, a chcesz być z nami na bieżąco, zostaw subskrypcję, łapkę w górę, napisz nam komentarz, będzie nam niezmiernie miło go przeczytać. Trzymajcie się, dziękuję Wam, cześć, pa!